Efektowne 6-1 nad Spartą Daleszyce, ale rodziło się w bólach i dość długo, przyznasz. No troszeczkę tak, trzeba przyznać, że ta bramka z Wolnego nas delikatnie zaskoczyła, ale miałyśmy swój plan na ten mecz, miałyśmy grać cierpliwie i ta cierpliwość zaowocowała 6 bramkami na koniec. Nie da się natomiast ukryć, że imponowałyście spokojem i rozumną, inteligentną grą w defensywie. Takie były założenia, żeby grać cierpliwie. Wiedziałyśmy, że mogą nas gdzieś tam zaskoczyć jakimiś kontrami i tak dalej. Także trener uczulał nas na to, żebyśmy do końca były skoncentrowane do ostatniej minuty w defensywie, żeby właśnie drugi taki przypadek się nie trafił. Nie mogę nie zapytać ciebie, Magda, o to. Jesteś już od kilku miesięcy w rekordzie. No i jak wrażenia z gry dla biało-zielonych barw? No bardzo w porządku. Jak widać, to po wynikach chyba najlepiej. Bardzo dobrze się tutaj czuję, także... Mam nadzieję, że z każdym kolejnym meczem te punkty będą też rosły i będziemy się coraz lepiej czuły. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję. Raptem 30 minut na boisku, ale wkład przy każdej z 3 bramek. No, zgadzam się. Starałam się właśnie oddawać dużo strzałów, tak jak trener mi mówił, i chciałam jeszcze mieć asystę jakąś, ale się nie udało. W sumie ile tych bramek dla rekordu w tej rundzie jesiennej? Chyba 7. Całkiem dobre osiągnięcie. No, zgadzam się. A jak tobie udaje się łączyć obowiązki futbolowe z futsalowymi? No, ostatnio coraz lepiej mi się wydaje, że idzie na treningach. Podobnie jak Magdalena Knysak, jesteś w rekordzie od raptem kilku miesięcy. Jak się tu odnajdujesz, jak się zaaklimatyzowałaś? No, drużyna bardzo dobrze mnie przyjęła. Jest tutaj fajna atmosfera. W szkole również jest fajnie. Kolejnych zdobyczy bramkowej życzę. Dziękuję. Okazało to zwycięstwo, trenerze, 6-1, chociaż pierwsze minuty i gol zdobyty przez Spartę nie zwiastował tak pomyślnego finału. No bym powiedział, że te początkowe minuty bardzo dobre. Kilka sytuacji, gdzie powinniśmy strzelić bramkę. Nie strzelamy, dostajemy bramkę, ale to chyba był taki fajny moment dla zespołu, który zadał sobie pytanie pewnie w głowie, że tego meczu bez jeszcze większego zaangażowania się nie wygra i pokazał później bardzo szybko w 6 minut 3 bramki i ustawił mecz do końca spotkania. A trochę żal, że to ostatni mecz ligowej jesieni. No, można powiedzieć, że tak, dlatego że rozpędziliśmy się, gramy dobrze, gramy w piłkę. Każdy rywal, który przychodzi, przyjeżdża, czy my jedziemy do rywala, obawia się nas, a nam się tak dobrze gra w piłkę, więc no szkoda, ale no niestety kończymy tą rundę na fotelu wicelidera z 3 punktami straty do Rybnika. Ale nie kończymy z graniem w piłkę na trawiastym boisku z udziałem rekordzistek, bowiem już za tydzień podejmować będziemy w 5. rundzie Pucharu Polski, tu przy startowej ekstraligowy AZS Wałbrzych. Tak, to myślę, że takie fajne zakończenie, czyli mecz o Puchar Polski z drużyną z Ekstraligi, która na przestrzeni lat naprawdę jest solidnym zespołem najwyższej klasy rozrywkowej, więc zobaczymy, jak wyglądamy na ich tle i to też dla nas, dla dziewczyn, dla całego klubu będzie, myślę, fajne widowisko i fajne wydarzenie, żeby się sprawdzić na takiego przeciwnika. Zatem dziękujemy za to, co dotychczas jesienią 2019 i życzymy powodzenia w pucharowych szrankach. Dziękujemy jako cały zespół i jako cały sztab.